to z całą pewnością zbyt udany nie był. Niko Kitosaho, Fin, 20-letni skoczek z Lahti. Wczoraj zajął miejsce 40, dziś w kwalifikacjach też słaby rezultat. A tak niemal w ostatniej chwili zapalone zielone światełko dla fińskiego skoczka. Bardzo niespokojny ten lot, ale z Finów chyba najlepsza odległość, bo do tej pory to było 114 metrów Jarkko Maty. Teraz w pobliżu czerwonej linii punktu konstrukcyjnego lądował, nie, jednak bliżej, 113 metrów. Wydawało mi się, że trochę to był lepszy rezultat, ale to tylko mi się tak wydawało. Patrząc w ekran telewizyjny w studiu w Warszawie, nie do końca można precyzyjnie to ocenić. Mimo wszystko Kitosaho ma wyższą notę o 1 punkt i 1 dziesiątą od swojego kolegi Jarkko Maty i to w tym momencie on jest na trzecim miejscu.